Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia na Koh Samui. I dla nas dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo dzisiaj mija nam rok czasów podróży dookoła świata, Mari. Gratuluję Ci. Ja to również. Jak to oglądacie, to już jest po tym roku czasu i pewnie już będziemy po live'ie. My jedziemy teraz na śniadanie i jedziemy do tego live'a się też przygotować, bo zależy nam na tym, żebyśmy wypadli dobrze, bo to nasz w sumie taki pierwszy live, który będziemy prowadzić na YouTubie, bez jakiejś tam odpałki, którą zrobiliśmy kiedyś, tak, wiecie, pogawędka była. No dobra, my jedziemy na śniadanie. Dzisiaj Jadzia jest kierowcą i wybiera restaurację na śniadanie. Powiem Wam, że Jadzia po roku czasu jazdy na skuterze w tej podróży radzi sobie coraz lepiej. Wcześniej bardzo mało jeździła. W ogóle nie jeździła. W ogóle nie jeździła. No więc... się nauczyła. Na Sylance były pierwsze. Ja pamiętam te jazdy. Uszaka, krepata. No i kto zgadnie, gdzie zabrał Marcina? Ja wiem. Przywiozłam go na golonkę, a ja pójdę na moje danie, które jem już od chyba 3 czy 4 dni. Wiecie, dlaczego te kury tutaj chodzą w tej restauracji? Bo pani serwuje tylko golonkę. Tak wygląda moja golonka, którą Marika już mi podjada. Przyszło jedzenie Mariki. Tak wygląda kurczak z bazylią tajską, a Marika poszła małe kurczaki ganiać. Są tam? Są? To ja idę zobaczyć. W centrum miasta, przy restauracjach biegają sobie takie małe kurczaki. O! Ale maluśkie. Czy kilkudniowe. O, kura już się podnosi. Spokojnie, ja ci tutaj nie zrobię krzywdy. Ja chodziłam na zaplecze i szukałam, a one przyszły do restauracji. Ale głośno ćwierkają. Pani pewnie tutaj coś im zawsze zostawia w tych pojemniczkach. No właśnie, pani rzuciła im... O, ryż. I małe jak zajadają. Mari przygrzała stopkę. Tutaj. O, nieźle. Ajajaj. Będzie siniak. Będzie siniak przez następny rok. Oby nie. Zbieramy się teraz bliżej plaży, jedziemy się przygotować do tego live'a, pospisujemy sobie pytania, zobaczymy jak to wygląda, tak żeby być gotowym. Przyjechaliśmy do baru, restauracji i hotelu, w sumie wszystko w jednym, nawet kawiarnie tutaj mają. Do baru, który się nazywa Ark Bar i moim zdaniem to jest jeden z lepszych hoteli i klubów na plaży. Już nie mówię o tych takich drogich, bo tam nie byliśmy, ale właśnie w takich przystępnych cenach, no to ten jest najlepszy. Tak wygląda wejście do tego hotelu, a teraz idziemy prosto na basen. Po lewej stronie jest basen, a po prawej stronie mają restaurację. Oczywiście wejście z ulicy, tak jak my nie mieszkamy w tym hotelu, jest za darmo. Tutaj macie basen, tak wygląda, spory ten basen. Ale trzeba zapłacić 500 batów, jeśli jesteście gośćmi hotelu, żeby z niego skorzystać. 500 batów możecie wydać na barze, więc też nie jest taki zły deal. Dokładnie. I tutaj jest restauracja. I z tej restauracji można od razu zejść na plażę. I tam są też leżaki. Jedyne co musicie zrobić, to wydać 500 batów, czyli 60 zł. My wybieramy taką pufę, siadamy w tym miejscu, żeby nie było za głośno, bo tutaj jest trochę ciszej niż tam na tamtym basenie. No i takie atrakcje ma jeszcze ten hotel. Samoloty lądują i startują nad tym hotelem. Ja zamówiłem sobie kawę, espresso za 80 batów, a Marika zaczęła już świętować. No i poszła w margaritkę za 180 batów. Miał być shake, ale skoro shake kosztuje 140 watów, który jest warty w mieście 40 watów, prosty no to wybór. Prosty był wybór. Co za kolejny rok, moi drodzy. Nasze zdrowie. Trochę cukru brakuje. Mocne. U mnie idealnie. To jest pewnie. O, dobra, orzeźwiająca. O, Mari trafiła. Wiedziałam, co wybrać. Nie trzeba będzie mnie namawiać. I tylko chyba 20 zł kosztowała, tak? Tylko i nie tylko, no w happy hour na przykład można za tę cenę już dwa drinki mieć, no ale tak, ale to, happy hour. Ale to wiadomo dlaczego, bo ten hotel jest taki, ten basen DJ na żywo gra, też trzeba gościa opłacić. Ale my powoli, no jeszcze nie zbliżamy się, ale myślimy, czy się nie zbliżyć do tego tysiąca. Jakiego tysiąca? Batów. I skoczyć do basenu. Tak. Musimy 1000 batów wydać na dwie osoby, żebyśmy mogli skorzystać z basenu. Ponad 100 zł, 120. 120 zł. Ale jak będziemy siedzieć, pić kawę, margaritki, no to wyjdzie. Ja spisuję statystyki do swojego kajecika.
Marika już wycina pytania spisane na karteczki. Wzięliśmy sobie z Mariką jeszcze szyszę na dzisiejszy wieczór. No idziemy teraz znaleźć stolik przy basenie, żebyśmy mogli siedzieć w basenie i palić szyszę. Jak jadzia w smaku? Dobra. Thank you. My tutaj świętujemy nasz rok w podróży, ale zobaczcie, co się dzieje. Zaraz będzie niezły deszcz. Kolega zmienia nam węgle, bo Mari tak tutaj bucha. My się właśnie zbieramy do domu, ale zobaczcie tutaj na tym hotelu, pokazy ognia są codziennie. Na kolację Mari jeszcze zamówiła sobie sushi. Pani robi tutaj całą rolkę dla Mariki, bo tutaj jest 10 bierzecie, jedno gratis, jedna sztuka za 10 batów, więc Mari będzie miała taką rolkę około 12 sztuk. Zobaczymy, jak dzisiaj wyjdzie. Mari ma swoją rolkę, ja też dzisiaj się skusiłem na sushi, będę miał swoją rolkę. Nasz poranek zaczął się tak jak kilka miesięcy temu. Marika znowu wylądowała w szpitalu i znowu to są to nerki. Wtedy była prawa, teraz jest lewa. Leży teraz na łóżku i ją badają. Idę teraz do takiego departamentu w szpitalu z pielęgniarzem, w którym załatwiają sprawy z insurancem, bo trzeba się z nim skontaktować i czy będą pokrywać koszty. Marika dostała leki przeciwbólowe i teraz ubezpieczenia, bo Marika ma teraz niemieckie ubezpieczenie. Bardzo szybko zadziałali, przysłali dokument, który Marika musi wypełnić i pokryją koszty wszystkie. Tak? Tak powiedzieli, że pokryją? Tak powiedzieli. No właśnie, bo tutaj już ciśnienie robią takie, płaćcie, płaćcie, bo trzeba zapłacić i no wiecie jak to jest, to są prywatne szpitale, więc. Ale my mamy teraz już dokumenty, które Marika wypełni i będzie wszystko bezgotówkowo. Ale jaja, Marika dostała z pół godziny temu leki przeciwbólowe i wyobraźcie sobie, Marika mówi, o, oni mi nic nie podają w rękę, bo myślała, że ma cały czas kroplówkę podłączoną, to ona przyszła tylko, pielęgniarka dała ze ściekawki, wcisnęła w rękę. Oj Mari, ładnie cię zakręciło. To znaczy, że działają. Marika już wypełniła wszystkie dane, które potrzebuje ubezpieczenie i ten szpital. I jak się chce bezgotówkowo, no to trzeba czekać trochę na takie zabiegi, bo oni muszą potwierdzić wszystkie dane i czy będą pokrywać, czy nie. I oni sprawdzą też, co oni będą chcieli robić w tym szpitalu. Ale jak będziecie płacić, to takie sprawy odbywają się bardzo szybko. Jakbyśmy zapłacili gotówką teraz, to Marika już by miała skan zrobiony nerek. Ale my poczekamy, bo trochę ból minął, więc my poczekamy na to, aż insurans to pokryje. Sprawa z dokumentami już załatwiona. Zostawiłem, poczekałem, aż pani wyśle. Pani wszystko zeskanowała, wysłała do Mariki ubezpieczalni. Teraz czekamy na decyzję. Jak Marika dzwoniła do nich, to oni powiedzieli, że to szybko załatwią. Więc czekam. Mamy nadzieję, że ta decyzja przyjdzie szybko i Marika będzie mogła pojechać na zeskanowanie nerek. Wracam już do Mariki, bo Marika cały czas leży na pierwszej pomocy. Czekając na ubezpieczenie z Niemiec Mariki, aż potwierdzą, że zapłacą. Mariczka zasnęła z tego bólu i z cierpienia, bo gdzieś koło 8 nad ranem ją to wszystko złapało. No i nie mogła się ruszyć. Leżała na łóżku. Tak, prosto. Straszny ból, nie wiem, nie miałem, ponoć nerki to jeden z takich gorszych bóli do zniesienia, no ale już jest trochę lepiej, bo ją przynajmniej już tak nie boli, bo dostała te leki przeciwbólowe. A ja wam teraz pokażę, jak wygląda ten szpital z zewnątrz. Jesteśmy w Bangkok Hospital na Koh Samui. Zobaczcie, jaki ładny widok z tyłu. Tak się nazywa właśnie ten szpital, to jest ich logo. Tutaj mają taką dużą fontannę. Tam u góry są takie mniejsze fontanny, no i z zewnątrz tak właśnie wygląda, palmy dookoła. A ja mam tutaj jakieś knajpeczki naprzeciwko, to zjem jakieś śniadanie, jak coś będzie. Ostatnim razem, co Marika wylądowała w szpitalu z tymi nerkami, co było na Koh Kut, no to też byliśmy w tym samym szpitalu. I fajnie, bo mają całą adnotację, wszystkie skany, wszystkie zdjęcia, co było robione, więc też nie trzeba było jakby znowu tego szukać, gdzie to jest, wiecie o co chodzi. Ja już jestem po śniadaniu, zjadłem 3 jajka, same jajka bez węglowodanów, zapłaciłem 60 batów, czyli jakieś lekko ponad 7 zł.
zauważyłem taką zależność w Tajlandii. Jak jest szpital, to też jest 7-Eleven. No właśnie idę do środka. Na deser wiadomo tajskie orzeszki. W tym szpitalu jest fajnie zorganizowane. Tam była woda, a tutaj też jest kawa dla gości szpitala, że tak nazwę nas. Jesteśmy tu jakimiś gośćmi, można się napić kawy. To ja pozwolę sobie na jeszcze jedno espresso. Tym razem duże. Właśnie dostałem informację od Mariki, że ubezpieczenie potwierdziło i Marika będzie jechała na skan. To idę do niej. To musiała być naprawdę szybka akcja, albo Marika mi napisała, jak już tam jechała, bo ja siedzę zaraz tutaj przy pierwszej pomocy. Tam jest wejście. No i poszedłem tam do środka zobaczyć, Mariki już nie było, więc tutaj mi kolega powiedział, że Marika przyjedzie za 15 minut już po tym skanie. Marika właśnie mi napisała, że wróciła ze skanu i ma ochotę napić się wody, więc ja biorę wodę dla niej, bo przed skanem nie można pić wody. Pani powiedziała, że jak się napije wody, to będzie musiała czekać kolejne 3-4 godziny. Marika miała teraz krew pobieraną na badania. Po 6 godzinach Marikę wypisują, bo już jest lepiej, mamy wyniki. Teraz taki moment, jak wyciągają igłę z żyły. Będzie bolało Marii. Włosy wyrywają. Marika dostała taką, to nie bransoletka, ale taki papierek, wycinek. Idziemy teraz do apteki. Przyszliśmy do apteki, czekamy teraz na leki. Dostałam, już Marcin wam pokazywał taki numerek i te numerki wyświetlają się na wyświetlaczu. Ja wtedy, może pokażę, no. I wtedy podchodzi się do okienka. I tak. Marika musi zadzwonić teraz do swojej ubezpieczalni, bo pokrywają koszty tylko do tej kwoty przed lekami, które Marika dostała i teraz musi potwierdzić, że jakby zwiększą tą kwotę, którą oni pokryją. Więc skontaktowaliśmy się z Mariki ubezpieczeniem. Potwierdzili, że za 10 minut wyślą papiery, że potwierdzają, że zapłacą o ponad 3000 batów więcej niż było na tym pierwszym rachunku. Więc super. No musimy teraz poczekać 10 minut. Po tym czasie Marika dostanie leki i będziemy stąd już uciekać. Więc my sobie umilimy to czekanie kawką. Zobaczcie, jak rano z bólu wychodziliśmy tak szybko, bo Marikę tak bolało, że Marika nawet założyła bluzkę. Tył naprzód. To jest tył bluzki, czyli z tej strony. Nie, że odwrotnie, tylko że przód, tył. Ja takim bólu to się naprawdę nie da tego kontrolować, co się robi. Nawet Marcinowi nie potrafiłam nic odpowiedzieć, coś pyta, buty, nie buty. Ja wyszłam po prostu bez butów po ścianie, bo no nie da się. I jeszcze jechaliśmy skuterem, to prawie zgubiłem Marikę, już leżała na mnie tak, ja ją tutaj trzymałem za nogę. No, w ogóle straciły mi ręce po raz pierwszy, nogi, czegoś takiego to jeszcze nie miałam, no ból potworny. Ale na szczęście mieliśmy tylko 3 minuty do szpitala i to takiego super szpitala. Marika już z kawką, ale zobaczyliśmy, że w papierach nie ma wyniku prześwietlenia, a chcemy go mieć, w sumie Marika chce go mieć, bo może się przydać w przyszłości. Wynik prześwietlenia jest, ale nie ma płyty na przykład, ani zdjęć, ani nic, no a to może się przydać. No właśnie. Więc zgłosiłam się tutaj do okienka, pani mówi, że muszę iść na tam, gdzie zostało to zrobione. Więc idziemy po odbiór. Byliśmy na radiologii. Pani powiedziała, że zajmie jej to jakieś 10-15 minut, więc wracamy teraz znowu do miejsca z lekami i tej kasy, bo czekamy na potwierdzenie jeszcze tego ubezpieczenia, które no, musi zwiększyć tę kwotę, którą zapłaci. Miało być 5-10 minut i niemiecka maszyna punktualności zawiodła i siedzieliśmy tutaj półtorej godziny, czekaliśmy na potwierdzenie 3000 batów, co w sumie nie jest jakąś dużą kwotą. Ale to jakieś procedury były, więc dlatego czekaliśmy. Ale już jest, czekamy teraz na leki i zaraz będziemy szli. Choć chyba nie do końca, bo mocno pada. Myśleliśmy, że przez ten czas przynajmniej już przygotują leki, że wszystko jest takie na tip-top, że przynajmniej teraz nie będziemy musieli czekać. A ja tak myślałem, że nie będzie tych leków, dopóki nie będzie tego potwierdzenia. No i teraz jeszcze musimy poczekać na leki. Myślę, że z 10 minut. Ja mam nadzieję, że to zrobią tak szybko. I tak nigdy nie pojedziemy, bo mocno pada. Na jedzenie, bo ja nic nie jadłam dzisiaj jeszcze. Ale jak? A nie ma tutaj jakiegoś stroku czegoś? No coś tam jest, jakaś kawiarenka. No, a jeszcze z która godzina? Ja byłem też na śniadaniu, no 17. To też naprzeciwko szpitala. Cały dzień. Marii cały dzień bez jedzenia. Number 1314, please contact counter service number 1. A najlepsze jest to, że dla obcokrajowców mówią po angielsku. A jak ktoś jest z Tajlandii, znaczy Thai, no to jest po tajsku. Od razu po tajsku. Zobaczcie, jaka pogoda dzisiaj na Koh Samui. Pada i to dość mocno pada. I jeszcze jest mocny wiatr do tego. Po 8 godzinach w szpitalu w końcu jesteśmy wolni. Wychodzimy, no ale niestety nie możemy jeszcze jechać, bo nieźle pada. Ale widzieliśmy tutaj mnóstwo ludzi, którzy mieli problemy z nogami i z łokciami, bo
prawdopodobnie powywracali się na skuterach. I to mi się wydaje, że jest najwięcej ludzi. Upsala, uwaga, jeszcze tu wybrakowało. Dobrze cię trzymałam. O, Marii, pomogłaś mi. To wydaje nam się, że właśnie najwięcej ludzi przyjeżdża z tym problemem, bo się wywracają na skuterach. Choć też była inna pani, która miała jakiś mocny, bardzo mocny ból pleców i musiała mieć zrobiony rezonans magnetyczny i musiała zostać w szpitalu. Inny pan po wypadku ze skuterem, bo ktoś mu wjechał w nogę. Z tymi skuterami to tutaj tak, trzeba uważać. Różne przypadki są, także warto mieć ubezpieczenie. Oj, dokładnie, dokładnie. A nasza fura stoi w deszczu i czeka. A my płaszczy nie mamy. O, jeden płaszcz jest, Marii, w środku. Marcin leci potem jeden płaszcz naprzeciwko 7-Eleven. Jak już mówiłam, ja nic dzisiaj nie jadłam, więc zaraz jakaś wycieczka do 7-Eleven. Powoli, powoli. Jeden można zakładać. Okej, okay, kto idzie do 7? Będą tosty. Będą tosty. Ty idziesz? Przynieś ci tostę? No, poproszę. Albo zupkę. To moją ulubioną. Albo takie kombo, to i to. Nie, kombo nie, bo jedziemy do restauracji, więc nie możesz się najeść za bardzo. A, no tak. Uwaga. Powodzenia, tylko uważaj. No. Ale się trafiła pogoda. Jedzenie zamówione, ale dla Mariczki wezmę jakieś rarytasy. O. Że jak będą bolały nerki jeszcze, to będzie miała coś na pocieszenie. Jestem. Będzie tost grany dla Mariki, taki tylko z serem. A ja spróbuję sobie jeszcze takie sushi z łososiem, taki trójkącik. Słyszałem, że jest dobre. Pierwszy raz będę jadł. Zaraz wam powiem, jak smakuje. Ja przyszłam do środka usiąść tutaj na sofach, ale idzie. Wracam mój z darami. Co tam masz? Jest? Jest, Mari, tościk dla ciebie. Uhu. Ale zaraz ja ci pokażę, co sobie kupiłem. Oj, dziękuję bardzo. No, co tam masz? Sushi! Sushi trójkątowe z łososiem, jeszcze nie próbowaliśmy. No nie próbowaliśmy, a widzieliśmy, że sporo ludzi tutaj zajada się tym. Jestem ciekawy. O kurde. To nie tak powiem, bo mi się tutaj wodorosty. Dobra, ja to rozpracuję. Okej. Okay. Ale rybą wali. Wali wodorostem. Nie wiem, ja to nie ogarnąłem tego, jak to się otwiera. Chyba nie. Chyba nie tak, bo mi tu same wodorosty wyszły. Ale i jaja. Pokaż, jak to wygląda. No, a wiesz, coś w ogóle ryż oddzielnie? No właśnie o to chodzi, że z dwóch stron jest plastik. Nie wiem. A, bo to może tak trzeba było wyciągnąć tylko i to by zostało. A, to by pewnie tak było, jakbym to w porządku otworzył. No właśnie, to by tak było. No co, człowiek się uczy całe życie. O, bo tu mi się rozkleił kolejny wodorost. O, dobra, to ja ci pomogę może. Jest okej, okay, już go mam. Tak? Aha. O, ale wali ten wodorost. No. Wczoraj tak nie waliłem. Dobra, wielki. Wielki test rybny z łososiem. Ale nie dałem nic, nawet sosu żadnego. No, w środku jest. Sos jest w środku? Taki łosoś z sosem. O, ładnie wygląda. Całkiem, całkiem. Ja też chcę spróbować. Nie jest zły, nie przebija tych wczorajszych, ale jest okej. Okay. Jak ktoś lubi sushi i chce przekąskę, no to polecam. Trochę jeszcze pada, ale my już się zbieramy. Słucham? Już niedużo. No. Chcesz, Marii, byłaś? Nie, dziękuję, pojedziemy tak. Daleko nie ma, jakieś 3 minuty, tak? Mówiłeś, bo ja to nie pamiętam tej drogi tutaj. Okej. Okay. Zastanawialiśmy się po drodze, czy posprzątane. Jest zestawik hotelowy, 2 butelki wody i spray taśmy. Więc chyba jednak nie posprzątane, ale to dobrze, bo to zostawiliśmy wszystko na wierzchu. No nie, nie. O, nawet zasłonek nie od tego waliśmy. Nie posprzątane. Dobrze. Wczoraj zostawiliśmy rzeczy do wyschnięcia. I nasz ręcznik, no ale... Wyschły. Wyschły, jak widać. A teraz przestało padać. Także my się ogarniamy i zaraz lecimy na taką, no, kolację, którą planujemy już od kilku dni. Suknia założona. Jedziemy świętować nasz poduszek. Jest mi już lepiej, zdecydowanie lepiej. No, kto nie wie, jak te nerki działają, czy jak kamień działa, no to w taki sposób, że jak on schodzi przez moczowód z nerki przez moczowód do pęcherza moczowego, to wtedy jest potworny ból. Jak on utknie, tak jak miałam w marcu, no to się nie da tego wytrzymać i dlatego wtedy miałam tą operację. A tym razem on wszedł. Po prostu to już miałam 10 razy w swoim życiu. Po prostu starczą leki rozkurczowe i przeciwbólowe. No i wtedy jest hit po kilku godzinach. Także no coś tam, nie powiem, że wszystko jest zniknęło,
ale jest już o wiele lepiej. Także jedziemy świętować. Mari, zobacz, jak dość się rozpadło. Także jedziemy. My już gotowi, spróbujemy dojechać do tej naszej restauracji. Ale się rozpadało, no, no bardzo. To ruszamy. Oby tylko było otwarte, bo może się tak zdarzyć, bo dzisiaj jest poniedziałek, to akurat będą mieli zamknięte. Jesteśmy w podobno pysznej restauracji. Za 269 batów można zjeść bez limitu. Bez alkoholu możecie pić te drinki. To wychodzi jakieś 30 zł za osobę. Wchodzimy do restauracji, pani nam wybiera stolik. Raczej pokazuje nam, które dostępne, my sobie sami wybierzemy. Mari, na końcu. Pięknie. Tak właśnie wygląda nasz stolik. O nie, nie, to nie stolik, to Marika. Tutaj Marika jeszcze sprawdza menu na drinki. Tutaj będzie nasza patelnia, na której będziemy grillować i gotować zupę. A teraz idziemy na jakąś taką przekąskę, której nie będzie trzeba grillować. Mari już tam pałaszuje. To ja wam pokażę szybko, co oni tutaj mają. To się przesuwa. Tak, tutaj mają sushi w lodówce. Można sobie wziąć sushi. Tutaj pani robi na świeżo omlety. Tutaj są jakieś sosy i dodatki do tych omletów, do sushi, to co lubi. Lody na deser, to podejrzewam, że Marika się skusi. Tutaj są warzywa do zupy, albo do grillowania, kto jak lubi. Spory wybór tych warzyw. Tutaj coś dla miłośników muszli. Są i muszle, są krewetki, ja na pewno pójdę w krewetki. Jest wołowina, jest kurczak. Tutaj są jakieś rzeczy, też owoce morza. O, wieprzowina, bekonik. Są mi podroby, wątróbki, jak ktoś lubi, są mi białe ryby. Co my tu jeszcze mamy? Tu takie parówkowe rzeczy, tajskie, to my raczej nie będziemy tego jedli. Nudle, tutaj jest jakaś zupa. O, proszę, frytki, tu są takie czosnkowe bagietki. Tutaj jeszcze jest pizza, której teraz nie ma. Tutaj są przygotowane jakieś dania z rybą, takie na raz. Powiedziałbym, że to ceviche, ale to nie jest ceviche. Tutaj są gotowe nudle, jakby ktoś chciał. Słucham? O, Mari tam jakieś nudle zajada. Tutaj są już gotowe dania, jakby ktoś chciał. Ryż. Z tej strony też ryż. Tutaj są placuszki rybne. Tutaj cebula, tak mi się wydaje, w tempurze. Nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj znowu jakieś parówki i to... No też nie wiem jeszcze, co to jest. Nie jest napisane, trzeba będzie dopytać. Tutaj macie pewnie papaja, salat. Tutaj jakaś sałatka z kukurydzy. No i tutaj też są jakieś sałaty. No i do tego są świeże owoce i warzywa jeszcze, jak ktoś by chciał. No i można to sobie polewać jakimiś takimi właśnie tłustymi majonezowymi sosami. Jak Mari frytki? Bardzo dobre. Na przekąskę? Idealne. Na pierwsze danie wziąłem sobie krewetki. Dwa rodzaje ryby. Tutaj mam kurczaka i wieprzowinę i do tego warzywa. I zaraz będę tutaj grillował, tylko na początek trzeba naszego grilla trochę słoniną obtuścić, żeby się nic nie przyklejało. No i z tego, co tu będziemy grillować, to wszystko będzie ściekać tutaj w dół i będzie nam się robiła pyszna zupa. Na Mariczki oczywiście kurczak. Marika uwielbia kurczaka. Wybrałem takiego bez skóry, Mari, dla ciebie. Super, dziękuję. Dwa rodzaje są, w takich czerwonych przyprawach jest jeden, a jeden jest w jakimś... A, trzy rodzaje są, bo jeden jest w sezamie, a drugi, a trzeci jest w pieprzu. O. Do spróbowania każdy. No i ja sobie wziąłem jeszcze dwa rodzaje wieprzowiny. Pięknie to wygląda. Coś nam tutaj temperatura spadła. Ja spróbuję jeszcze rosołu, który tutaj dają, bo oni dają w takich dzbaneczkach. Lekki taki wywar warzywny. Dobrze się skomponuje z naszym mięsem, Mari. A do tego jeszcze są grzyby, będziemy grillować. To są grzyby? Grzyby, no. A teraz widać, no. Tutaj będzie kukurydza grillowana. Dokładamy do zupy pieczarki, o, czy jakieś grzyby. Damy jeszcze marchewkę, o. Dymkę. Dymka. Szczypior. Będziemy mieli pyszny wywar. No ja powiem ci, że Mari wrzuciłbym jeszcze, o. No to wrzucaj, takiego, no. Takiego bekonu. A, bo to bekon, myślałam, że kurczak. Może kurczak, o. O. Kawałek kurczaka. O. No pięknie. Ale będzie dobry wywar.
Resztę bekonu nie wrzucam, bo ja lubię smażony. Pan chodził, sprawdził nam ogień, mówi, no chyba trzeba wam dołożyć trochę węgla. No i zabrał nam jedzenie. Teraz, no patrzcie, no. Dobrze się żarzy. Ja wiem, dlaczego tak było. On jak nas zobaczył, to pomyślał, pewnie pierwszy raz są tutaj, to im nie dam dużo węgla, żeby się nie poparzyli. A drugi przyszedł, mówi, co to ma być, to ma się palić. No i teraz to się konkretnie grilluje. No widać, tak. Jadzia mówi, że idzie po warzywa, zobaczcie. Przyniosła jednego liścia sałaty i trzy kawałki, o. Jak ludzie robili, to popatrzyłam, mówię, w czym ja mam to zrobić. No a później jakoś tak mało w tym koszu, no ale... Możesz naładować tych warzywek, trochę nam się przyda do zupy. Tak? Ja tu włożę już to, co mamy. O właśnie. A ja tutaj kawałeczek. A nie, tego. No dobra. Ja spróbuję na surowo, o. I sałatę też tu włożę, nie? Nazbierało nam się trochę talerzyków w koło, bo mamy kilka pysznych dań. No. Marcin dzisiaj mówi, przyjedziemy pada, to będzie mało ludzi, a tu zobaczcie. No. Cała restauracja. No, tyle ludzi to tutaj nie widzieliśmy. Ale to jest najniższa cena, jaką znaleźliśmy tutaj na Koh Samui, te 269. No. Pewnie też ludzie się tym kierują. Wzięliśmy sobie jeszcze jakieś owoce morza, tutaj na środku są, nie wiem, czy rozpoznajecie. Takie karbowane trochę. Mari, ty wiesz? Nie. No właśnie, no nic, ugrillujemy, zobaczymy co z tego będzie. Coś ma urodziny i świętują w tej restauracji, co my jesteśmy. Mari liczy talerzyki, ile zużyliśmy. 15. My już po kolacji, ale nie mamy teraz czasu na pogadanie o tym. Musimy jechać, bo mamy coś do załatwienia jeszcze bardzo ważnego. Mari zmęczona. Oj, zmęczona, ja już poszła spać. Już mało pospaliśmy, bo wczoraj po tym live'ie poszliśmy spać gdzieś koło 3:00. Tak, takie były emocje. A rano też emocje, tylko inne. Roller coaster. Przyjechaliśmy do biura kupić, w sumie nie wiedzieliśmy co chcemy kupić, bo nie mieliśmy żadnej opcji. No i kilka opcji nam odpadło, bo jest za późno i w końcu zdecydowaliśmy się, że jedziemy do Surat Thani na stację kolejową i pojedziemy pociągiem do Bangkoku i to będzie taka wyprawa, powiem wam, z jakieś 13 godzin pociągiem. No sporo, ale innej opcji już na ten moment nie było. Tak, to jest taka jedyna opcja, którą wybraliśmy, która nam pasuje, o może tak. No też jutro po prostu jest za późno, ci wąta tak. Wieczorem i nie mamy opcji innego zabukowania, po prostu połączenia, bo my się obudziliśmy, że jutro musimy jednak jechać do Bangkoku. Tak, no i nie możemy przez Koh Tao, bo jest jeszcze opcja, że on się wraca przez Koh Tao i wtedy do Bangkoku, ale jest za późno.